Maryla Rodowicz w ostatnim czasie mocno ograniczyła swoją obecność w mediach. Gwiazda niedawno wylądowała w szpitalu w związku ze zmianami, które wykryto w jej płucach. Musiała odbyć pilną operację, po której powoli wracała do pełni sił. Wygląda na to, że artystka czuje się już lepiej. Niedawno paparazzi przyłapali ją na spotkaniu ze znaną koleżanką. Maryla Rodowicz a tajemniczym mężczyźnie. Fani Maryli Rodowicz mieli ostatnio poważny powód do niepokoju. Uwielbiana artystka niespodziewanie wykofała się z życia publicznego, czym wprawiła w zatroskanie wiele osób. Okazało się, że gwiazda musiała pilnie przejść operację związaną z tym, że wykryto w jej płucach zmiany. Z tego powodu odwołała kilka najbliższych koncertów i skupiła się na spokojnym powrocie do zdrowia. Po wyjściu ze szpitala wróciła do aktywności i zdążyła się już pochwalić świątecznymi ciastami oraz małym teteatetę z tajemniczym mężczyzną. Na profilu Maryli Rodowicz pojawił się w czwartek zagadkowy wpis: SOS, W moim życiu pojawił się tajemniczy mężczyzna, napisała, czym wywołała duże poruszenie w komentarzach. Na szczęście internauci nie musieli długo czekać na wyjaśnienie sprawy, bowiem szybko wyszło na jaw, kim jest ten szczęśliwiec. Okazało się, że Maryla Rodowicz pracuje właśnie nad nową płytą, na której pojawi się między innymi piosenka nagraną z mrozem. Rodowicz przyłapana na mieście z Wieniawą. Wygląda na to, że Maryla Rodowicz nie traci czasu. Jak pisze fakt, gwiazda została niedawno przyłapana przez paparazzi na mieście. Uwagę zwraca jednak fakt, że nie była sama. Maryla Rodowicz wybrała się do popularnej warszawskiej restauracji u Wieniawy. Niebawem dołączyła do niej Julia Wieniawa i panie zrobiły sobie małą sesję zdjęciową przed lokalem. Nie wiadomo, czy spotkanie gwiazdy polskiej estrady i młodej wokalistki było przypadkowe, czy zaplanowane. W kontekście pracy Maryli nad nową płytą i faktu, że Wieniawa niedawno zaskoczyła wszystkich rozwiązaniem współpracy z firmą Kajaks, możemy jednak obstawiać to drugie. Czyżby szykował się wspólny przebój obu pań? Dziękuję, że jesteś z nami. Do usłyszenia w kolejnym materiale.